dzisiaj bardzo serdecznie. Och, ale mam emocje, słuchajcie. Zostałam poproszona. Bardzo mi to sprawiło wielką radość na serduchu, nie macie pojęcia jaką. Czuję się zaszczycona, ponieważ zostałam poproszona przez Weronikę do tego, żeby przetestować jej produkt. Weronika prowadzi firmę, taką swoją, małą, z ręcznie robionymi świecami. Mogliście już o niej usłyszeć u Ani z kanału Aner Vlog, która również dostała taką świecę od Weroniki na przetestowanie. Ja już Weronikę znam od jakiegoś czasu, ponieważ Weronika prowadziła kiedyś konto na YouTubie. Niestety, już tam nie ma treści publicznych, co bardzo ubolewam nad tym, w ogóle, że Weronika przestała nagrywać na YouTube. Słuchajcie, to jest przemiła, przekochana, przesympatyczna, ciepła kobietka. Nie macie pojęcia, jak ja cierpię nad tym, że ona nie nagrywa, bo ja ją poznałam gdzieś tam osobiście, nie tyle osobiście, co przez Instagrama mieliśmy kontakt i ja tu, kochana, czekam nadal na tą obiecaną kawkę przez Instagrama, tak, tak. Ja o niej nie zapomniałam, po prostu Weronika została mamą w międzyczasie przeuroczej, przesłodkiej córeczki. Jest również zawodową tancerką baletową. Słuchajcie, nie macie pojęcia. No jest cudowną, niesamowitą kobietą. No i ja tutaj czekam, może Weronika troszeczkę właśnie ruszy z YouTube'em ponownie, może właśnie pokaże na YouTubie, jak te świece powstają i zarazi Was tą miłością do tego, co robi, bo robi to z pasją, zaangażowaniem. Ja już zobaczyłam od razu na Instagramie, bo ją tam obserwuję, podglądam, to po prostu jak zobaczyłam, że prowadzi już jakiś tak właśnie swój biznes, on mnie zaciekawił, to ja od razu zaczęłam go obserwować. Nie ma, musiałam wiedzieć, co ona tam tworzy. Także no, byłam w szoku, jak poprosiła mnie o to, czy mogę, czy zechcę przetestować jej produkt, czyli jej świecę. Ach, słuchajcie, jestem tak przeszczęśliwa, że mogłam to zrobić. Nie macie pojęcia jak. Bardzo bym chciała, żebyście wysłuchali mnie do końca. Bardzo się długo zastanawiałam nad tym, jak stworzyć taki filmik, jak Wam pokazać coś, co sama będę pierwszy raz testować. Także mam nadzieję, że Wam się pomysł podoba. Jeżeli wytrwacie do końca, mam nadzieję, że produkt Wam się również też spodoba tak jak mi. Ja tu Wam wszystkie przebitki nagram, pokażę. Teraz po prostu otwieramy świecę. Jeszcze nie wiem, słuchajcie, jaka jest moja opinia o świecy od Weroniki, ale już teraz zapraszam Was na Instagrama, żeby obserwować Weronikę, a nuż może Weronika po tym filmie zdecyduje się nagrać jakiś filmik na YouTubie dla Was, żebyście poznali po prostu jej pracę, jej pasję i miłość do tych świec od takiej podszewki, żeby ona pokazała Wam, przekazała to, co robi z miłością, i żebyście po prostu zauważyli to coś, co ja widzę, bo dla mnie takie rzeczy wyrabiane ręcznie, z pasją, z miłością, są naprawdę cudowne i ja lubię takie rzeczy i bardzo podziwiam takie osoby, które mają takie talenty. A tych osób trochę obserwuję na Instagramie, ale bardziej się skupiam właśnie na takich małych firmach, osóbkach, bo wiecie, każdy od czegoś zaczynał, ale po prostu te małe firmy, które ja gdzieś poznaję, bo część kobiet po prostu właśnie poznaję przez YouTube'a, które potem właśnie zaczynają coś swojego tworzyć. No, dobrze, nagadałam się. Nie chcę, żeby to po prostu trwało wiecznie, ale taki filmik, wiecie, dla mnie to sama przyjemność nagrać, przetestować, także zobaczymy w trakcie tego filmiku, co i jak, czy produkt nam się spodoba, ale już teraz wiemy, że jest wyrabiana ręcznie, z wielką pasją, przez ogromnie, słuchajcie, utalentowaną tancerkę baletową, mamę i mam nadzieję, że z powrotem youtuberkę. Rozgadałam się, wstęp był, także teraz idziemy do następnych kroków. Dostałam tutaj taki liścik. Cześć Marysiu, mam nadzieję, że moja sojowa świeca przypadnie Ci do gustu. Dla widzów z Twojego kanału mam 10% zniżki na całe zamówienie do końca lutego. Pozdrawiam, Weronika. No, ja też Cię, kochana, bardzo, bardzo pozdrawiam. Także już wiecie, że jest 10% zniżki na Wasze zamówienia. No to zaczynamy, oglądamy, co tu mamy dalej. Mamy taką instrukcję palenia świec sojowych. Bardzo to jest wszystko pięknie pokazane. Zadbane o najniższy, słuchajcie, szczegół. I tutaj mam instrukcję palenia świec sojowych. Przed każdym paleniem knot powinien mieć około 5 mm. Nie stawiaj świecy w przeciągu, wtedy szybciej się spali. Zadbaj o swoje meble, pal świece na podstawce. Nie zostawiaj świecy samej w pomieszczeniu. Pilnuj jej także przed dziećmi i zwierzętami. Pal świecę co najmniej 1 godzinę, ale nie dłużej niż 3 godziny jednorazowo. I słuchajcie, tutaj się jeszcze dowiedziałam, że Weronika działa także na Facebooku. Tego jeszcze nie wiedziałam. Słuchaj, kochana, cię tutaj też tam zaobserwuję, ale ja nadal cię namawiam, żebyś nagrała taki filmik na YouTube'a. No i tu mamy taką karteczkę informacyjną. Z tyłu jest też. Tutaj mam skład, wosk sojowy, aromaty zapachowe i knot bawełniany. Romeo i Julia. Balet w 4 aktach, muzyka Sir Prokofiev.
Liberto, Leonid Wawrowski i Siergiej Prokofiew, według dramatu Williama Szekspira. Prapremiera, teatr na Hrambach w Brnie 30 grudnia 1938 roku. Premiera polska, Warszawska Opera Państwowa 22 maja 1954 roku. I mamy zapach bergamotka i pomarańcza. A jak już widzicie, słuchajcie, skąd tu się narodził pomysł na takie świece, na takie nazwy niepowtarzalne, no to już zauważamy, że po prostu z baletu. No, tutaj z baletu, z powieści, no jest naprawdę pięknie to wszystko, zadbane o każdy szczegół, to mi się bardzo podoba. Słuchajcie, dostałam, bardzo lubię takie szczegóły, dwa lizaczki, takie z serduszka, no ale linkowe. Wszystko jest pięknie popakowane, także już to nagrałam Wam wcześniej, jak to jest ładnie spakowane, zabezpieczone. Dostaliśmy takie piękne, jeszcze związane, słuchajcie, zapałki. I mamy świece. Już otwieram. Już, już, chwileczkę, momencik. Oj! Trochę by mi spadło. No i cudo. Tak to się prezentuje. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Świeczuszka. Taka jest tutaj. Ja otworzę. Ale to już pachnie, wiecie co? Słuchajcie, pachnie to tak cytrusowo dla mnie, orzeźwiająco. Także na teraz już to jest no, idealna moim zdaniem świeca dla mnie, bo już chcemy takiej właśnie świeżości, takiej energii, bo idzie wiosna. No, także zobaczymy, teraz otwieramy. Fajnie, po prostu. Bardzo łatwo się otwiera. O matko, jak to pięknie pachnie. Tak wygląda w środku. Są dwa knoty. No i tutaj mamy oczywiście nazwę świecy. I co? Będziemy teraz ją już palić. Także zobaczymy, jak zapach się unosi, czy po prostu będzie intensywny i roznosił się po pomieszczeniu. Także zapraszam Was na test. Kochani, ja tutaj od siebie dodam, że świeca naprawdę przepięknie pachnie. Ten zapach nie ginie, słuchajcie. Roznosił się po całym salonie. Salon mamy otwarty, pachnie ona w połowie domu, nawet może więcej. Także taka niby mała świeca, a daje tyle przepięknego zapachu. Tutaj Weroniko, naprawdę szacunek ogromny, bo robisz przepiękną i pięknie pachnącą robotę. Świece są ekologiczne, sojowe, także tutaj jeszcze kod QR, który był podany, przenosi nas do takiej opery baletowej, jak dobrze zrozumiałam. No było cudownie coś takiego obejrzeć, zobaczyć. Także Weroniko, szacunek wielki, bo zadbałaś o każdy szczegół. Ja na pewno się skuszę na te świece. Na pewno komuś na prezent i na pewno mam nadzieję, że Wy również się skusicie, zobaczycie, przetestujecie, sami ocenicie, bo moim zdaniem warto poświęcić tutaj chwilę i sobie wypróbować. Nawet moja mama była zachwycona tym, że weszła i ten zapach nigdzie nie ginął, tylko był taki naprawdę przyjemny, intensywny, był wyczuwalny i tak po prostu był, a nie ginął, a to się tutaj akurat przy świecach bardzo, bardzo liczy. No, także kochani, zachęcam jeszcze raz Was do wejścia, do zobaczenia sobie tutaj, co Weronika nam oferuje, a ja już będę po prostu na dzisiaj kończyć. Dziękuję za uwagę, że byliście. Zostawcie dla mnie, dla Weroniki serduszka, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia następnym razem. Pa!